Und los, hallo. Ja. Jedziesz już? Ja. Mogę mówić? Mhm. Halo. Widzimy film pod tytułem Elgon w mieście. Robimy przegląd Elgona, który stoi w mieście, w dzielnicy takiej, powiedzmy, półwillowej. Młodej pani, która bardzo chciała popatrzeć na pszczółki w ciągu dnia. Ciekawostka, proszę, zobaczcie, jak Elgon ciągnie węzeł 4-9. Tak są, wyglądają komórki. One są tu odrobinę. Był czerw, wygryza się i nakładają miód 4-9. Tu jest, zaznaczyłem czwóreczkę i kierunek. O, proszę. 4-9, poszyty, wygryza się pszczółka. Tak to wygląda. Cholernie fajna pszczółka. Tyle tylko, że ja z tej pszczoły przyniosłem do tej pory dwie ramki miodu. Z tym powiedzieć, ale stoi na czterech korpusach. Pełno czerwiu, teraz dopiero coś donoszą miodu. Światu tu nie brakuje. Wszędzie po podwórzach i ogrodach, ale nic nie widać. Ja przyjechałem tu zrobić odkłady. Tą ramkę zabierzemy ją na odkład. Cofnij się, Dominik, troszeczkę. Weź tam na te skrzynki odkładowe, uważaj, się nie przewróć. O, to jest. Tam możemy tu. Tam zabierzemy, to jest też czwóreczka. Możemy tego, tam też wyjmiemy. Tam. Wszędzie kładę susz, po prostu nie mam węzy. To jest z miodem. Opsa. Tam dołożymy ciemną też tu, później pozamieniamy to. Ok. Tam dołożymy te ramki. Ramki są na razie pomieszane, jest w różnej wielkości. Komórka od 4 do 4,9. No ale nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Okay. Damy jeszcze jedną. Ja chcę mi zabrać cztery węzy, chcę mi zabrać. Ponieważ tu jest miód, jest ciężka jak cholera. Niech one ją mają, a tu jest ta ścieżka, ale z węzą. O, tą zabierzemy też. Nie ma, to jest jaka, to jest chyba 5-4 jeszcze. To jest moja ramka, widzicie, moja ramka jest, różni się tym, że nie ma tych wycięć. Pójdź, Dominik. Okej. Okay. Pszczółki cudowne, proszę, nie rozchodzą się nigdzie, siedzą, nawet nie podfruwają do góry. Siedzą, tu ma być, jakby wyszkolone, po treningu. Pszczółki po treningu. Ok, raz, dwa, by im starczyło. Jak podam mateczki, to się dosypie coś pszczoły więcej. Zamykamy, tam tutaj też dwa, proszę, włożyłem. Zamykamy. Trzeba będzie czymś przycisnąć, żeby wiatr nie zabrał. Tutaj też to wkładamy. Opsa, patrz, maleńka. Tu jest jedna węza, którą wyjąłem od takiego słabego odkładu, do którego podawałem matki. Tam dołożyłem na to miejsce trochę pszczoły, trochę inną ramkę z węzą. Ok, teraz co ja bym chciał? Położymy te. Na razie, żeby nie zabrał wiatr. Odkłady mamy zrobione, teraz tylko szybko trzy mateczniki. Ile mateczników? Raz, dwa, trzy, to mam przejrzany. Ten korpus mam przejrzany. Tu jest miodnia. Zostaje do tamtego korpusa. Wyłożymy tutaj suszu. To jest susz po miodobraniu. Praktycznie ramki do osuszenia.
Tu. I tu jeszcze jedna. Ja muszę tu chodzić, ok. Tu jest też czwórka, ale ona już nie jest tak robiona. To jest robiona przez inne pszczoły. I jest po prostu, no nie to co tego, ale to nic. To jest miodnia, miodnia. Miodnie u mnie zauważyliście, że 2, 4, 6, 8, 10, dobra jest, wystarczy. Pozdrowią. Nie tu niżej hopsa. Wiemy tylko czy nie ma matyczników, żeby nam tu nie wyleciały w mieście. Możesz sobie tam stanąć, tak? Po tego drzewa i tutaj kręcić. Nie podchodź blisko. Tu jest 5,1, pokrzywiła się, kurczę, od temperatury. Widocznie za ciasno ją zrobiłem. I co zauważyłem? Tej węzy, pomimo tego, że jest ramką trzecią z kolei, nie budują, ale budują drugą. Komórką 4,9, proszę. O, jeszcze raz pokażę, podejdę bliżej. Tu zaczęły budować 5,1, a tu mamy 4,9, równiutką komórkę ciągną. A, cudna pszczółka. Z kolei węza 5,4, o jajeczki, pełno jaj. Dziwne, na trzecim korpusie też jedna ramka była ze stojącymi jajami. Tutaj to samo. Czyli matka, o jest mateczka. Pokażę ją też szybciutko. Tutaj z boku numer 44, widzisz ją? Tutaj Dominik? Mateczkę, widzisz ją? Tu jest, o. Numer 44, matka Elgona. Dobra, chowamy od słońca. Niech sobie pyka jajca dalej. No. Mój pierwszy film, który pokazuje tak dogłębnie, jak to się robi. No po prostu tutaj jest czerw w mleczku. Filipiku dniowy, okay. Tu jest też dużo czerwiu. Co ja zrobię? No, nie ma. Matka jest tutaj. Nie widzę mateczników, czyli wydaje mi się, że nie ma sensu. Tu jest. I czerw, i pierzga. Czyli ja zrobię to tak. Na tym kończę. Tam dalej widzę, jest też jeszcze czerw. Tu włożę tą bramkę pszczółką tutaj do środka.
Widzę, że w szybszej budowy, a może się mylę. Gdzieś naszym celem było przyjechać tutaj, zrobić te dwa odkłady. To był nasz główny cel. Przy okazji zobaczyć, czy nie ma nastroju rojowego i czy przyniosły miód. Ale powiem wam szczerze, kręcisz ciągle? Powiem wam szczerze, że pszczoła, mamy połowę sezonu, pszczoła miodu nie przyniosła, chłopca stoi tu, nigdy nie przeszkadza, lata jak chce, cztery korpusy, miodu nie ma. I co zrobimy? O, ta lekka ranka, tak samo nic nie ma, albo nie ma tu pożytku, chociaż pszczoły sobie wyglądają, albo pszczoła świetna, ale na mięso. Czyli do produkcji odkładów. Jak tak będzie, to będziemy tu znowu za tydzień, dwa robimy jeszcze odkłady. Bierzemy tą pszczołę do sna. Bo po prostu takiej pszczoły nie potrzebujemy. Prawdziwa, że mogę tu następne dwa tygodnie nie przyjeżdżać. Jeżeli gdzieś popełniłem błąd, to proszę napiszcie to w komentarzach. Pszczoły nie wynoszą nektar, ale miodu nie ma. Dobra. Okej, możesz skończyć. Dziękuję, do widzenia.